Witajcie moi drodzy. Jest niedziela, 23:28, kiedy kręcę dla Was ten materiał. I normalnie nie kręciłbym go, bo tak naprawdę w tym tygodniu niewiele zrobiłem, ale nie zrobiłem malarsko, natomiast zrobiłem wiele, żeby uzmysłowić sobie skalę swojego problemu. Pamiętacie, jak jakiś czas temu zrobiłem materiał o tym, że mam problem, hobby, mam tyle modeli i tak dalej. Link do tego materiału paciał, gdzieś się to pojawi. Natomiast usiadłem i chyba już wszystko. Wydaje mi się, że gdzieś jakiś model, kilka modeli takich nie do gier, tylko takich do malowania się znajdzie, może z 6-7 modeli się znajdzie gdzieś w moim domu, jeszcze których nie mam pomalowanych, nie mam skatalogowanych. Bo już nie wiem, przeszukałem chyba wszystko, co mogłem. Poza tym czarnym pudłem, które tutaj stoi. Ale tam są chyba jakieś tylko bicy pojazdów. Słuchajcie, przejrzałem przez ostatnie kilka dni dosłownie wszystko. Wszystko, co mam. Każde pudło, każdy taki box, który mam. Na przykład są Snagasi i tu jest kilka modeli, które jest niepomalowane. I są wrzucone, ale to jest 2000 punktów Beast Snagasów. Przejrzałem to pudełko, w którym się okazało, to jest Eradication Box, Eradication Legion, ale tutaj znalazłem tylko kilku warriorów. Wpisałem wszystkie takie pudełka. Wpisałem te pudełka nawet, wiecie, takie jakieś kolekcjonerki. No tego nie wpisywałem, bo to nie moje, to będzie rozdane na rozdawnicy podczas streama, po Battle Reporcie jakiś tam stream zrobimy. I słuchajcie, nie wpisałem tyranidów, którzy tutaj leżą, bo to nie są moje modele i to jest taki projekt klubowy. Nie wpisałem Death Guardu, bo to nie są moje modele. To jest projekt epicentrowy, który pewnie coś będziemy robić. Pomimo tego, że ja dla epicentrum nie będę robił nic tak osobiście, ale pewnie będziemy robić coś z Pawłem. Może jakiś stream zrobimy kiedyś, taki po prostu dla jaj, gdzie będziemy po prostu sobie siedzieć, składać modele i się wygłupiać ku waszej ucieszy na kanale Epicentrum. Do subskrybowania, którego zapraszam, bo tam będzie się działo wiele przez reprezentację różnych systemów. Zrobiłem sobie szafkę tylko i wyłącznie z niepomalowanymi modelami. I to jest, nie jest tak, że to jest to, co widzicie, tylko tam jest jeszcze druga warstwa, nie? Tam jest jeszcze druga głębia, zobaczcie sobie, tam jest jeszcze druga głębia, tam są jeszcze pudła w środku, z tyłu. Są wszystkie modele wrzucone mniej więcej w porządku i są te wszystkie modele do pewnego stopnia skatalogowane. No i teraz najgorsza rzecz w sumie. Patrzę, tak cały czas trzymam dźwięk, bo dawno nie ładowałem mikrofonów. Najgorsza rzecz w sumie, jaka się może nastąpić. No sorry, mikrofony. W jednej kieszeni powerbank, w drugiej. Słuchajcie, przejrzałem sobie wszystkie modele, które mam. I teraz tak, do systemów nieczterdziestkowych, czyli Age of Sigmar, jakieś planszówki, jakieś Warzone, jakieś Legion Imperialis, jakieś Song of Ice and Fire, Herezja Horusa. Herezja Horusa, dobrze. O dziwo, dobrze powiedziałem. Argatoria, co tu jeszcze jest? Age of Sigmar, Lord of the Rings, Star Wars Shatterpoint, 500 modeli. 500 modeli, 499 modeli. Ja to sobie wezmę run. Nie, to jest ten. A, nie ta klawiatura. Kurczę, czekajcie. Kalk. Żebyśmy wiedzieli, to sobie otworzę na tym. 499 modeli plus. I teraz sobie pójdziemy na drugą zakładkę. A, pokażę wam tutaj. I to jest, to tak wygląda. Czekajcie. Nie chcę robić jakichś screen capture'ów. Pisałem to wszystko sobie na Google Docsach. Słuchajcie, w Google Docsach skończył mi się arkusz. Tylko tyle powiem. Więc to jest wszystko, jeśli chodzi o inne systemy. Do pomalowania 40 i w 40 jest ile? 565 modeli. Gdzie to jest? 565. 1064 modele. I tak jak mówię, wydaje mi się, że to są już wszystkie modele, które... Nie, nie są wszystkie. Fuck. Ale prawie wszystkie. Może dojdzie z kilkanaście modeli. Mam parę modeli, to co... O matko.
Mam parę modeli jeszcze do Bolt Action, ale tu są dwa czołgi, czy trzy czołgi, może cztery pojazdy w sumie, plus ten czołg i dwa Heavy Weapon Steamy i tam działko. Może jakieś pojedyncze modele do orków są gdzieś w pudełkach niepomalowane, na przykład w bazowych kolorach. Wiem, że jest tam Morkanaut 1. No to powiedzmy z 20 modeli dojdzie jeszcze. 1064 modele. 1100 modeli. Liczmy sobie 1100 modeli. A, powiedzmy, że tam się znajdzie trochę modeli niepomalowanych. Nie, więcej. No Jezus, tam jest jeszcze Flash Terrorystów, jest od cholery. Właśnie się trochę, jeszcze to bardziej załamałem. No dobra, nieważne. Czy ważne, ale... Przeglądałem, słuchajcie, przeglądałem, robiłem taki bajzel, że wybierzałem pudełka, wszystko to idzie do recyklingu, wybierzałem pudełka, Argatoria wylądowała w pudełku, zrobiłem porządek w Song of Ice and Fire, niewiele modeli i zdaję sobie sprawę z tego, że jak to mi szwagier powiedział i tutaj bardzo... Że powiem, podziękowania jakieś w utrzymywaniu mojej zdolności psychicznej do pojmowania tego. Że są jakieś plusy tego wszystkiego. Plus jest taki, że najbliższe 3 lata nie muszę kupować żadnego modelu, żeby malować. 3 lata, słuchajcie. 1064. Załóżmy, że to będzie 1100 modeli, nie? Zróbmy z tego 1100. 1100 modeli. Podzielić przez 1100 modeli, podzielić przez 365. Liczmy sobie 365. 3 lata. Przez 3 lata nie muszę kupować modeli, jeśli będę malował jeden model dziennie. Przez 3 miesiące tego roku udało mi się malować, w sensie średnio, jeden model dziennie. Na różne poziomy, przyznaję. Natomiast udało mi się malować jeden model dziennie tak, żeby były kolorowe, żeby dało się nimi grać. Mniej więcej do tego standardu, tak jak mówiłem, do standardu krutów. Jest to good enough. Oczywiście wolałbym lepszy standard, ale załóżmy, że jest to ok. Tych 40 kolesi nie będę malował ich 40 dni, jeśli przysiądę. Nie będę ich malował 40 dni, będę malował ich krócej. Może z 10 dni bym ich malował, jakbym tak codziennie siadał na 2-3 godzinki. Załóżmy 2 godzinki, to jest 20 godzin, spokojnie. Pomaluję tych 40 kolesi, tylko dużo modeli trzeba jeszcze złożyć. I ogólnie, słuchajcie, polecam Wam zrobić sobie taki rachunek sumienia modeli, które macie, jeśli macie ich bardzo dużo, tak jak ja. Szwagier mnie zainspirował, ale u niego tam liczba jest dosyć, jak to się mówi, these are rookie numbers, boy. To wychodzi mi właśnie 1100, załóżmy, modeli. Jest tu dużo i nie liczę w ogóle terenów, nie? Nie liczę terenów, bo terenów jest druga szafka, pokażę Wam. Ja to pokazywałem już kiedyś, ale terenów jest druga szafka. To są puszki ze sprayami, tutaj nie patrzymy. Tutaj jest cała baza terenów. Tu jest na przykład, znalazłem coś takiego, nie? Nocte Leaf Crown. I różne rzeczy do terenów, które mam zamiar pomalować prędzej czy później. Szok. No więc pomyślałem sobie tak, że... Wybiorę sobie z tych, no na streamie sobie tu we wtorek usiądziemy, albo któregoś dnia usiądziemy sobie i popatrzymy sobie, co bym, skończę tał, który maluję, ten tał krutowy box, jak to się nazywa, tam Army Set, ten tał Empire Army Set, skończę to malować, wykończę to, zrobię, zamknę ten temat i wtedy usiądziemy sobie razem i zastanowimy się, co bym tutaj... Za co mógłbym się wziąć? Bo wszystkie tematy mnie do pewnego stopnia rajcują. Nie? To nie są modele, które ja wykupiłem i leżą. Nawet taki kupiłem sobie, słuchajcie, czy nie kupiłem, dostałem kiedyś od człowieka, który robi te modele. Nie wiem, czy to widzicie. Human Interface. Blood on the Floor. Be a Better Human. Cyberpunk Game. Gra w świecie cyberpunka. Ja ogólnie jestem zajarany światem cyberpunka. Mam masę komiksów, znaczy masę. No wszystkie te komiksy, które cyberpunkowe wyszły z tej serii po grze. Są świetne. Teraz kupiłem najnowszy Blackout Miodzio Comics. Bardzo, w ogóle te komiksy Blackout, cyberpunkowe uważam, że powinny być robione tak, że najpierw jest quest w cyberpunku, w grze, a później jest zrobiony na podstawie tego komiks. Na przykład takiego jednego najbardziej optymalnego rozwiązania, które sobie twórcy wymyślili, a później są, a my sobie możemy rozgrywać to na różne sposoby.
I pomyślałem sobie, że tak, zakończę do wakacji, do końca czerwca, zakończę sobie projekt TAU. Zakończę sobie projekt TAU i w wakacje, lipiec, sierpień, wystartujemy, co przygotowuję sobie, już mam spisane częściowo, wystartujemy sobie z takim projektem wakacyjnym, słuchajcie. Projekt wakacyjny będzie polegał na tym, że deklarujemy się, co będziemy malować w wakacje i zamykamy. Robicie zdjęcie z karteczką, jak to, ja lubię to tak w stylu PMT. Robimy zdjęcie z karteczką, to będę malował wakacje i to może być jeden model, super, to może być, wiecie, jeden model pomalowany na zajebisty poziom, to może być 5 modeli, to może być 500 modeli, cokolwiek chcecie. Ja sobie na te wakacje znajdę sobie armię, którą w tej liście, bo tam mam ponumerowane per armia, per system, znajdę sobie coś, co będzie miało akurat jak najbliżej 60 modeli i to sobie zamknę w wakacje. Nie będziemy robić podsumowań miesiąca w wakacje, nie będziemy za lipiec i sierpień robić podsumowań miesiąca. Czerwcowe zamkniemy pewnie też z końcem roku szkolnego, czyli kilka dni przed końcem czerwca. Tak zaplanuję, zaraz to wszystko zapisuję, bo zapomnę. I zrobimy sobie tak, że wakacje zrobimy sobie, odpoczniemy od siebie. Ja też sobie trochę odpocznę, bo to, wiecie, jest takie ciśnienie w głowie, z tyłu głowy gdzieś siedzi, że muszę zrobić materiał taki, i do którego jednak trochę trzeba się przygotować, bo trzeba przejrzeć te modele, trzeba spędzić trochę czasu, jest to wycieńczające emocjonalnie trochę. Wiecie, no nie jakoś bardzo, ale no jest. I co? I zrobimy sobie tak, że po wakacjach się spotykamy i patrzymy, kto co zrobił, kto ile procent zrobił tego planu, który wykonał. I jeżeli ktoś powie sobie, że jeden jakiś zwykły model maluje, to oczywiście nie będę tego traktował tak bardzo dobrze, tak wysoko oceniam, jak stwierdzi, że pomaluje sobie całą armię. Więc trzeba będzie brać to pod uwagę, ale zagadam ze sponsorami, żeby coś wymyśleć na wakacyjne, na powakacyjne podsumowanie, takie super mega, z przytupem walniemy w nowy rok szkolny i uderzymy. Patrzę na czas, żeby nie zanudzać Was zbyt długo. Ja mam bardzo dużo modeli, które chcę sprzedać, bo będę patrzył sobie też po tych wszystkich systemach, co chcę sprzedać, bo nie wszystko jestem w stanie pomalować, ale ogólnie po wakacjach myślę o tym, czy by nie zrobić tak, tylko myślę na razie, czy by nie zrobić tak, że po prostu jeden model dziennie. I to nie mówię, że jeden model dziennie będę malował, tylko że żeby codziennie i będziemy robić sobie taki stream, zrobimy sobie jakiś hashtag i na Instagramie, duża część z Was ma Instagram, i na Instagramie i na Facebooku zrobimy sobie hashtag jakiś tam JMD, jeden model dziennie 2024 i będziemy napierdzielać modele, jeden model dziennie, w sensie zaczniemy sobie. Jakby to zrobić, kurczę, żeby to zaczęło działać. Muszę jeszcze nad tym pomyśleć, ale ogólnie wystartujemy sobie, żeby codziennie wrzucać jeden model. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy sam dam radę, nie jestem w stanie powiedzieć, czy wydać radę, ale jeden model dziennie, żeby wychodziło na to, że co miesiąc, że na każdy dzień miesiąca, czy tam roku, będzie jeden model pomalowany. Wydaje mi się, że nawet byłoby spoko, gdyby zrobić tak, że wystartujemy na przykład 1 września, i na przykład 10 września ktoś wrzuca 10 modeli i pisze, to są moje modele za 1 do 10 września. Pierwszy do 10 września, wiecie o co chodzi. Że było 1, 10 września, 10 modeli. 11 do 15 września, 4 modele, pyk. I tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, 1, 2, 3, 4, 5, 5 modeli. Wydaje mi się, że to by miałoby sens. Byłoby to osiągalne, byłoby to coś do zrobienia, bo nawet właśnie jak ktoś maluje 40 krótów i spędza nad nimi technicznie 40 dni, to może później napisać sobie, że to są moje modele za dni coś tam, coś tam. I nawet jeśli spędzicie sobie 10 dni na malowanie tych modeli, to możecie napisać, że to są modele za dni od 1 do tam 1 września do 10 października, powiedzmy, 9. A w międzyczasie malować coś innego. A chodzi o to, żeby był jeden model pomalowany per dzień, wychodził do końca roku. Sądzę, że to jest coś takiego challenging i co może pomóc nam wszystkim, mi przede wszystkim, ale też i Wam, zbić backlog. Bo backlog jest duży i to niedobra jest. No powiem Wam szczerze, że jestem przerażony troszeczkę. Już nawet nie liczyłem tych modeli, które mam na warsztacie, nie? Bo mam kilka modeli, mam 3 modele na warsztacie, 4 modele na warsztacie, których tam nie policzyłem. I pewnie jeszcze trochę w walizkach. Muszę przejrzeć jeszcze walizki, co tam mam niepomalowanego, ale no starałem się liczyć wszystko, jeszcze ta liczba się pewnie zmieni, te 1056 modeli, sam ileś, jeszcze się pewnie zmieni, ale jeszcze dopisuję, jeszcze nie przejrzałem tego, co tam jest, czyli pod stołem. Tam są dekstery,
Nie otwierałem wszystkich, nie wszystkie, otworzyłem chaos, otworzyłem tau, nie otworzyłem orków żadnych jeszcze, nie otworzyłem herezji. Nie, herezji otworzyłem. Mam tam skończone te modele, powiedzmy, no, są grywalne w sensie, w stanie grywalnym. I to zrobimy w ten sposób. Co wy na to? Dajcie mi znać w komentarzach, czy bylibyście chętni wziąć udział w takim mega, mega podsumowaniu, mega wakacyjnym podsumowaniu, nie, mega, mega modelarskim podsumowaniu wakacji, w którym malowalibyśmy armię, malowalibyśmy jakiś backlog, zbijamy backlog po prostu. Zrobimy z tego jakiś materiał, dajcie mi znać, czy wam się ten pomysł podoba i czy podoba wam się drugi pomysł, czyli malowanie modeli w ten sposób, żeby wychodził, że jeden model dziennie pomalowaliście, jeden model na dzień, na każdy dzień tego, każdy dzień roku pomalowaliście jeden model do końca roku. Sądzę, że nawet jak zaczniemy sobie we wrześniu, no mamy wrzesień, październik, listopad, grudzień, są 4 miesiące, 120 modeli jesteśmy w stanie pomalować, jeśli się przysiądziemy, jeśli się weźmiemy w kupę i będziemy się motywować. Sądzę, że możemy otworzyć sobie na czas wakacji na Discordzie, do którego przyłączenia się was zapraszam. Zaktualizuję link, wiem, że zapomniałem, zaraz to zrobię. Usiądziemy sobie i zrobimy... zrobimy sobie tam czat, gdzie będziemy się wymieniać pracami, będziemy tam sobie zgłaszać wszystko. Zrobimy jakiś hashtag zgłoszenie, coś tam, JMD24 i tak dalej. I będziemy sobie wrzucać. Zrobimy sobie jeden czat na wakacje i drugi czat na ten JMD. Co wy na to? Dajcie mi znać w komentarzach, dajcie mi znać w ogóle, jak wam się podoba ten pomysł i czy zrobicie swój rachunek sumienia w Excelku, w jakimś Google Docsie. Ja mam zamiar tego swojego Google Docsa udostępnić, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak ja to zrobiłem. I tam jest jeszcze rzecz, jest jeszcze jedna zakładka, jest zakładka do pomalowania 40, do pomalowania wszystkie inne. I jest jeszcze jedna zakładka pomalowane. I do jakiego stanu? Stan minimalny, jaki akceptuję sobie ja, to jest taki grywalny, kontrasty, trzy kolory, podstawki, wszystko zrobione. I tak będę sobie to robił. Wy możecie do mnie dołączyć, jeśli uważacie, że to jest, że to ma sens. Jeszcze raz powtórzę, żeby sobie wbić to w głowę. Szwagier powiedział, że przez 3 lata nie muszę kupować modeli. I to jest dobra myśl. Wiem, że już 2 modele idą w drodze, bo zamówiłem sobie te modele, które są z Warhammer TV, tego Flash World Eatera jakiegoś i coś jeszcze. I będę z Warhammer TV dostawał modele. Na pewno będę kupował jakieś modele, na pewno coś sobie będę drukował. Będę też robił tak, że jeżeli model jakiś sprzedam, albo stwierdzę, że komuś go oddam, to będę oczywiście usuwał z listy, więc... Ale wolałbym raczej modeli, które kupiłem, nie... wiecie... sprzedawać, rozdawać, no bo to po pierwsze nie po to je kupiłem, żeby je rozdawać, a po drugie nie po to je mam, czy wydrukowałem, żeby, nie wiem, wyrzucić, czy cokolwiek. No ale jeśli coś zniknie, to na pewno zniknie też z listy. Dobra, dość już gadam. 18 prawie minut gadam, czy tam 17. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. W najbliższy wtorek na 99% będziemy ze śniegiem grać w 40. Zrobimy sobie streama. Będziemy grać orki na tau. Jeśli się nic nie wykrzaczy, jeśli się, bo trochę w życiu też mi się tam trochę pitoli rzeczy, ale jeśli się nic nie skomplikuje, to we wtorek się widzimy na streamie, pogramy sobie do wieczora. Zapraszam was bardzo serdecznie. W poniedziałek, no w poniedziałek ten materiał zobaczycie, więc jutro zobaczycie się na streamie. Środa pewnie nic nie będzie, czwartek stream normalny malarski, gdzie będę wykańczał te orkowe pojazdy, bo trochę chcę zrobić odskocznie, chyba że wykończę je wcześniej, wiecie, offline tak zwanym. Piątek, sobota, niedziela pewnie nic, bo nie mam nic, chyba że będzie White Dwarf 500. Prawdopodobnie, może być chyba w tym tygodniu, może być 500 White Dwarf, bo to z reguły tak w połowie miesiąca przychodzi, więc tak. Dobra, trzymajcie się ciepło, do następnego razu, cześć.